Witam trenerów obu drużyn, pana trenera Dariusza Banasika oraz trenera Jerzego Brzęczka. Przypomnę, że GKS wygrał to spotkanie 1-0, a o komentarz pomeczowy poproszę najpierw trenera drużyny gości. Bardzo proszę, trenerze. Witam państwa. No cóż, nie wywozimy nawet punktu z trudnego terenu, tutaj z Katowic. Przed meczem mieliśmy swoje problemy, bo nie mogłem skorzystać z trzech takich podstawowych zawodników, jeżeli chodzi o formację ofensywną, no i na pewno obawialiśmy się dzisiaj o grę, o styl, natomiast wydaje mi się, że pomimo, że przegraliśmy, no nie zagraliśmy złego meczu. W pierwszej połowie stworzyliśmy parę sytuacji, szczególnie Czarek Dymianiu, który miał sytuację sam na sam i Lewandowski, który po stałym fragmencie mógł zdobyć bramkę, czy Gołębieski, no można było pokusić się o to, żeby ten mecz otworzyć i prowadzić nawet, natomiast no nie udało się. Natomiast w drugiej połowie no jeden taki bardzo duży błąd, który kosztował nas no, utratę bramki, no i od tego momentu można powiedzieć, no mecz według mnie zrobił się taki w naszym wykonaniu chaotyczny, goniliśmy wynik i no niestety chyba nie stworzyliśmy w tym momencie żadnej sytuacji, co mnie martwi. No nie będziemy się tu oczywiście usprawiedliwiać, przegraliśmy z dobrym zespołem, natomiast po walce też jak tu przyjechaliśmy, no nie chcieliśmy murować bramki, chcieliśmy zagrać odważnie, myślę, że było to widać i tak chcemy po prostu grać w piłkę, tak, żeby nie bronić, tylko atakować. Natomiast tak jak mówię, no dzisiaj z przodu jednak trochę za mało mieliśmy tego ognia, no i ci zawodnicy, którzy nie przyjechali z nami, no to widać było ich brak. Natomiast zespołowi Katowic gratuluję dobrego wyniku, dobrego meczu i dobrej drużyny, bo naprawdę no tutaj też w pewnych momentach pokazali klasę. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, dziękuję za gratulacje. Tak, przed meczem spodziewaliśmy się, że to będzie dla nas bardzo trudne spotkanie z bardzo wymagającym i nieprzyjemnym przeciwnikiem, jeżeli chodzi o styl gry. I myślę, że jeżeli chodzi o te pierwsze 45 minut, mieliśmy swoje dwie sytuacje, z których mogliśmy zdobyć bramkę. Ale ta nasza gra zbytnio się nie zazębiała, graliśmy zbyt wolno, zbyt często długą piłką i dlatego też nie było takiej pewnej płynności. Ta druga połowa myślę, że zaczęła wyglądać w naszym wykonaniu już lepiej. Oczywiście na pewno ta bramka zdobyta na 1-0, jak gdyby tak powiedział trener, otworzyła to spotkanie, ale mieliśmy takie momenty, kiedy wyjeżdżaliśmy po odbiorach z kontratakami, na pewno no musimy zdobyć co najmniej tą jedną bramkę, żeby było 2-0 i ten mecz byłby myślę wtedy spokojniejszy. Tych sytuacji, które w końcówce mieliśmy, nie wykorzystaliśmy, dlatego też praktycznie do ostatniej sekundy było trochę nerwowości i w szczególności przy tych stałych fragmentach gry, przy tych długich piłkach, gdzie zawodnicy Pogoni dysponują dobrymi warunkami fizycznymi. Może nie stworzyli takiej 100% sytuacji, ale było dosyć dużo zamieszania, dlatego też ja się cieszę z tego, że wygraliśmy, tak już powiedziałem, z bardzo niewygodnym przeciwnikiem. Jestem pewien, że drużyna Pogoni w następnych spotkaniach zaskoczy wiele zespołów i to będzie dużą ilość punktów. Dziękuję. Dziękuję trenerze. Zachęcam do zadawania pytań. Ja mam pytanie do trenera Brzęczka. Trenerze, kolejny raz Gipsa gra w niedzielę po takich wynikach, które padały w sobotę, które były dobre dla Gipsy. To paradoksalnie pomaga czy przeszkadza w jakiś sposób zespołowi? Jak pan na to patrzy? Znaczy na dzień dzisiejszy możemy powiedzieć, że pomaga, ponieważ wygrywamy te mecze. Tak więc myślę, że to jest też dla nas z punktu widzenia psychologicznego bardzo ważny etap, kiedy wychodzimy na boisko, praktycznie znając wszystkie wyniki, wiemy jaka jest sytuacja i co ewentualnie może nas czekać po pozytywnym wyniku. Tak więc ja myślę, że nie tylko zawodnicy, ale wszyscy dojrzewamy do tej odpowiedzialności, ale również zdajemy sobie sprawę z tego, że patrząc na tabelę i poziom tej ligi, to tych drużyn, które chcą być tam do góry, jest bardzo dużo, tak więc my musimy się koncentrować i patrzeć przede wszystkim zawsze na ten następny mecz i być świadomy tego, że to wszystko szybko się zmienia. Tak, dla przypomnienia, po piątej kolejce bodajże mieliśmy 7 punktów straty do lidera, teraz mamy 12. kolejkę i jesteśmy blisko tego lidera, tak więc to pokazuje, że na pewno nie można sobie pozwolić na jakiś moment dekoncentracji czy samozadowolenia, bo życie piłkarskie bardzo szybko sprowadza na ziemię.